Jak ocenia pan pracę Straży Miejskiej w naszym mieście? Przydaje się przecież Straż Miejska. Dobrze chyba. Czyli widuje ich pan generalnie w mieście? Pokazują się nieraz po rynku, tam gdzieś chodzą. No, na pewno jest potrzebna, kurde. Nie mogę powiedzieć, że niepotrzebna, kurde. No, jakby już nie była potrzebna, to byś dawno ją skasowali. Już był, chcieli. Już tu podpisy zbierali w zeszłym roku. Ile się nic nie wyszło z tego. Jedni to uważają, że oni tylko tam to biorą, czy tam to, mandaty tylko lepią. No ale jakby nie było, zawsze odciążają policję. To niestety. A zresztą chcieli go zlikwidować, ale nie zlikwidują, bo na razie u nas. No może tam kiedyś, jak przyjdzie inna władza, to może kiedyś ktoś tam się dopatrzy czegoś, że nie tak, no to no, zlikwidują. No, to jest normalne to zjawisko. Nie, oni tylko, panie, potrzebują, jak ktoś piwo pije, łapać. Idzie. Tak, tam gdzie nie trzeba, to tak. Ich widać. Czyli gdzie? No to łażą po parkach i szukają pijaków, zamiast tutaj coś w mieście przypilnować. Jak ocenia pani pracę Straży Miejskiej w naszym mieście? Och, jakoś tak mało mam styczności kontaktu ze strażą. A widuje ich pani? Znaczy, ja panu powiem, tak z domu tylko do miasta, tutaj do centrum i tak na co dzień nie widzę. Ale tak według pani subiektywnie, czy taka służba w mieście jest potrzebna? No myślę, że tak. Wiem panu, że mieszkam koło parku. No i często widzę po weekendach te śmietniki porozwalane. Nie wiem, no w nocy to się przeważnie dzieje, albo nad ranem. Ale czy Straż Miejska w tym momencie pracuje, czy nie, nie wiem.